nie znaczy, że ktoś nie mógł nabrać jakiegoś kawału odczyścienia, tylko jakąś kompletnie różną historię. Ale cóż, takie ryzyko. Poznałem ryzyko, kolegę ryzyko. I bynajmniej nie uważam, że nadaje, to, co mi opowiedział, nasze to radio. Tok FM, Euro, Conchita, Extra. Sam szuka odpowiedzi właściwie, w czym tkwi, co tak naprawdę się dzieje. Ale to dobrze, że szuka odpowiedzi. I też na tym etapie zaproponowałem mu, żeby porozmawiać, żeby nam troszeczkę opowiedział o sobie, bo też i chciał w przyszłości pisać dla nas albo krótkie wystąpienia o tym, co się dzieje w świecie, co widzi on, co widzą jakieś energie, to zsyłają mu jakieś czasami krótkie informacje lub inspiracje. Zobaczymy, co ten eksperyment się uda na początek. Na początek poznajmy Krzysztofa poprzez właśnie jego osobistą relację, coś o sobie. Witaj, Krzysztof. Witam wszystkich, witam Cię Janusz, witam wszystkich na CNTV. W jakimś momencie, ile Ty masz lat, to można powiedzieć, gdzie mniej więcej mieszkasz? Bo mieszkasz trochę za granicą, trochę w Polsce. Głównie mieszkałem za granicą, z tym, że w tej chwili mieszkam w większości czasu w centrum Polski, na Mazowszuk. Może tak to powiem. I ja mam już nieco ponad 40, bodajże 40 lata. Dobrze. I jak wielu z nas doświadcza czegoś nietypowego, w swoim przypadku, kiedy to się zaczyna? Zaczęło to się właśnie podczas podróży. To znaczy, w przeszłości, że tak powiem, kiedy skończyłem to temat, był to sport wyśmiowy i nawet dziwne trochę, że skończyłem, bo miałem bardzo dobre osiągnięcia. No ale cóż, świadomie się na to zdecydowałem. I ja wyjechałem do Szwajcarii, głównie tam, obracałem się też w Niemczech, trochę w Austrii, troszeczkę w Holandii. Nastawiłem się przede wszystkim, żeby zrobić dziś w tym świecie filmowym jakikolwiek dobry rezultat, zrobić film, czy napisać, czy reżyserować. Trzeba mieć bardzo dobrą inspirację, bardzo dobry temat i leżało mi na tym. I z czasem, już po niecałym pół roku, zacząłem nastawiać nań. Bardzo ciekawe sytuacje w moim życiu, ale też w jakiś dziwny sposób zaczęło mi dawać do zrozumienia, że moja ścieżka jest troszeczkę inna, nie może być całkowicie związana z filmem. Aczkolwiek jak najbardziej, ale po prostu prowadzi dokądś, czego do końca nie rozumiałem. Polska, Polacy mają świadomość na jakimś poziomie, prawda? Niektóre grupy społeczne mają, to jest to wysoka świadomość, niektóre społeczne niższa, natomiast nie chciałbym tutaj przesadzać, ale na przykład Szwajcarzy, jakaś ich część społeczności ma o punkt, o dwa punkty wyższą świadomość odnośnie tych rzeczy, o których rozmawiamy, którymi Wy się zajmujecie, prawda? Jakie to są rzeczy w Twoim przypadku? To znaczy, to, że swoich Szwajcarzy uważasz, są bardziej świadomi pewnie zjawisk i nie są tak zdystansowani jak wielu Polaków. Tak. Myślę, że w większości są otwarci na to, otwarci, żeby to chociaż sprawdzić. Oni oczywiście mają swoje życie, mają wyższy standard i tak dalej. To jest związane też z przeszłością, z historią i ja nie będziemy do tego wracać, ale nakierowali mnie na przykład dziwne pytania. Byłem ze znajomymi właśnie, głównie ze Szwajcarami, w restauracji. No, oczywiście od kieliszka do kieliszka, ale to nie było żaden stan jakiś tam większy odnośnie alkoholu. I mówiłem, jak to jest u Was z tym kościołem? Jak podchodzisz do tego, nie? Tam, gdzie normalnie jestem katolikiem i wierzę w tego, nie? Oni takim dziwnym spojrzeniem na mnie spojrzeli, nie? I pytają się, wtedy po niemiecku z nimi rozmawiam, czy ty zdajesz sobie sprawę, że to jest tak naprawdę mafia, nie? Mówię, jaka mafia? Jaka mafia? Ja się trochę odrażałem wtedy, niesamowicie zauważyłem moje reakcje emocjonalne. Jaka mafia? Potem jeszcze na dworze wyszliśmy i jakaś kobieta mi mówiła odnośnie naszego papieża, który był Jan Paweł II naszym papieżem, prawda? No. To jest do mojego czasu jakiś idol, bo miałem czas, że byłem w jednostce, prawda, sportowej. I wtedy był gdzieś tam w naszym mieście, odwiedzał papież, miał swoją pielgrzymkę. Ja potrafiłem podrobić podpis, uciec z jednostki, ponieważ trener nie dał mi dłonienia, żeby przybyć na tą tak ważną grupę Jan Paweł II. I ona mi mówi, ta kobieta Szwajcarka, że to jest pomyłka i zaczęła jakieś hasła, jakieś go wyzywać. Co i masz reakcję, tak? Reakcję niesamowicie zauważyłem u siebie, że chciałem ją rzucić się na nią. Oczywiście tego nie zrobiłem, bo to Szwajcaria od razu idzie się siedzieć, prawda? Cokolwiek mi się zrobiło, kogoś drugiej osobie, czy to Niemcowi, czy tak, ale to jest, trzeba uważać w tym kraju. No akurat dobrze, bo na jakim prawie miałbyś kogoś pobić? To
zadarzyć, po prostu to zaczęła nadawać mi jakieś głupoty gadać. I po jakimś czasie tak to przemyślałem na spokojnie, minęło kilka miesięcy i zacząłem ich pytać, dajcie mi te podstawy, dajcie mi te książki, te materiały itd., itd. I mi to wsuwali tak po troszeczku. Ale w ogóle ja bym od... Jasne, bo tutaj szukamy na pierwsze spotkanie tego, co zdarzyło się w twoim życiu takiego nietypowego na poziomie zjawisk para, prawda? Bo ja rozumiem, że to, co tutaj wypowiadasz, to jest jakby pokazanie pewnej ścieżki otworzenia się ciebie na pewną inną wiedzę. Byłeś głęboko zaangażowanym katolikiem, zasygnalizowałeś to bardzo fajnie i tam przeżywasz proces pewnego, tak powiem, no, odkodowania pewnego światopoglądu, pewnej wiedzy i poszerzenia jakby wiedzy o tym, o co w tym wszystkim chodzi, tak? I co się dzieje dalej. Dalej były podróże, myślę, że taki niespokojny tryb prowadziłem. Szukałem, zawsze szukałem jakiejś inspiracji. Sporo czytałem, starałem się oglądać w różnych miastach, chodziłem do kin, zapoznawałem ludzi, różne grupy, trochę ryzykowałem, trochę był to szaleńcy, taki na walizkach, czy też raczej na torbach sportowy, taki tryb życia. I wtedy się zaczęło. Wtedy ilekroć bardzo często przyjeżdżałem w Wrocław przez Wrocław. Oczywiście do różnych widoczek należy w Europie, między innymi do Wrocławiu i w Madeczu i tak dalej, i tak dalej. Idę na przykład do Wrocławiu między pułkami różnymi, bo czasami tak się nastawiam. Jakbym nastawiał się, jakbym, nie wiem, taka intencja do intuicji, żeby mnie coś zainspirowało. Chcę coś znaleźć, muszę dokończyć to, ten temat, i tak dalej. I ilekroć chodziłem właśnie przez jedną alekę, tam były takie ufologiczne, takie dziwne. Dla mnie to były dziwactwo, w ogóle nie do zniesienia. Wtedy nie do akceptacji. I coś, taki głos zaczął wyraźnie mnie, taka jakby siła wewnętrzna, weź te książki tu, półka i naprowadzała mnie na UFO, na te parapsychiczne i tak dalej, na tą parapsychologię i wszystko, co z tym związane. Byłem, dosłownie byłem tak zdziwiony, bo tak ten głos był wyraźny, weź to, wypożycz to, przeczytaj to, a ja nie, kurna, co to jest, nie wiem. Wyszedłem i byłem zbulwersowany, poszedłem, piłem trochę piwa, żeby się uspokoić. I tak dalej. I tak to się zaczęło. To były lata 90. myślę, tak 2000 rok, mniej więcej około 2000 roku. Potem jakoś stopniowo od projektu do projektu, ale nic konkretnie nie wiem. Mam wiele scenopisów, jedne są wykończone, większość nie oczywiście. Nie ma się czym pochwalić, także nie będę o tym mówił. Ale zaczynasz czytać, słuchaj, moje pytanie jest następujące, bo też limit czasu mamy. Powiedz mi, zaczynasz czytać tą literaturę, którą tam ci ktoś powie, słyszysz, czy też czujesz? Tak. To się zaczęło generalnie od 2005 roku, 2006. I co, jak ją odbierasz? Jak tą literaturę odbierasz? Bo byłeś przeciwny, byłeś daleko, byłeś w ogóle od... Byłem przeciwny, ale stopniowo zacząłem się przebijać, tak jakby we mnie coś zaczęło się budzić, tak zaczęło się otwierać na spokojnie. Tak jakby, nie wiem, jakieś... pamięć we mnie się zaczęła odkodowywać, jakiś pokój wewnętrzny i też czasami pewne sytuacje. Nie chcę o tym wspominać. Ja myślę, że mówimy się tak. Dobrze, bo tutaj jesteśmy cały czas jakby to być na wizji, więc... W przyszłości to dostarczy, jak ja powiem. Tak, ale... Bardzo ciekawe rzeczy, natomiast nie zmieścimy się. Ja wiem, że się nie zmieścimy, także... Mi zależy, nie będziemy się nazywać o treściach tych przekazów, bo będziemy pytać, czy... dochodziło do sytuacji, w których zacząłeś odbierać jakieś informacje, które czułeś, że nie pochodzą bezpośrednio do takiego jak z twojej głowy. Czy były takie sytuacje? Tak, dokładnie. Ale zaczęło się to wtedy najbardziej intensywnie, kiedy przeszedłem niesamowity stres w życiu. Coś w rodzaju załamania. Nie będę do tego wracał. Sytuacji życiowej. Tak. Ogromny stres, ogromny ten. Nie posłuchałem swojej intuicji. Jeszcze różnych ludzi tam poznałem. Nie będę mówił jeszcze kogo dokładnie. Oczywiście to były osoby z Polski i chciały mnie za wszelką cenę podporządkować sobie. I myślę, że to im się udało. Po prostu straciłem jakąś w ogóle taką wolność osobistą. Dobrze, i wtedy... Siedziłem, bo w ogóle tak, bo ktoś mi zainteresował. I wtedy zaczynałeś, wtedy zacząłeś... Wtedy, po roku czasu, po półtora, zaczęły przychodzić mi gotowe, takie jakby druki, jakby to przekazy. To było dla mnie dziwne, o tyle dziwne, że ja potrafiłem nawet po godzinie, po dwóch dokładnie przepisać to i czy to było 4, 5 linijek, czy 10 linijek, taki był oczywiście format A4, to nie ma znaczenia, czasami to było pół kartki, ale dostawałem wyraźne podpowiedzi. A na jakie tematy? Jak cię zadawałeś pytanie, to samo szło po prostu? Znaczy na początku myślę, że większość tych przekazów, czy też objawień, jakkolwiek by to nazwać, to było z ciemnej strony, tak jakby chciała... No
właśnie, bo jeżeli słyszę od ciebie, że ty masz jakieś załamanie, że jest ci trudno. Znaczy nie, to było, to było. To było, no ale było, że... 2005-2006. Natomiast były też bardzo fajne przekazy, bardzo klarowne i logiczne i takie zapraszające i niesamowicie takich, jakby, nie chcę przesadzać, ale sympatyczne, od sympatycznych jakichś istot. I ja zacząłem wtedy iść oczywiście intensywnie szukać odpowiedzi. Nie tylko w literaturze. Jeździłem po różnych grupach. Wiedziałem, że muszę się zaangażować w jakiś rozwój duchowy. I zaangażowałem się to w pewnym sensie. Poznałem różne ludzi, nauczyli mnie sprawdzać to. Oczywiście całe szczęście ja powiem, że zajmuję się nie jakimś tam zawodowym wyczynowym różdżkarstwem, znaczy wahadełkiem, ale już w wieku 18 lat bodajże kuzyni mnie nauczyli bardzo dobrze z wahadełkiem posługiwać się i to się potem przydało. Jestem bardzo zdziwiony, bo 2 lata temu dopiero trafiłem na informację, że tak naprawdę to gdzieś na jakiejś poznańskiej stronie internetowej jest dużo informacji o tym, że to księża rozprogramowali, a to jest ukrywane w tajemnicy przed ludźmi. To jest najciekawsze. Ale dobra, wracamy do tego. Właśnie dyktowanych, mownie mówiąc, informacji, pytanie brzmi prosto. Co właściwie jest treścią tych właśnie przekazów na mnie? Właśnie, dobrze rzeczy mów. Treścią jest to, że są konkretne zmiany. Zmiany na planecie Ziemi, o których wszyscy wiemy, jest transformacja. Chodzi o to, jakby te grupy, powiem wielowymiarowe, te istoty szukały, były otwarte na ludzi, którzy są jednocześnie i silni, i otwarci, i mądrzy, i czyści, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że krótko, jeśli miałbym to streścić, to są być osoby naprawdę silne, psychiczne, duchowo oczyszczone, które umieją przebaczać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I takie jednocześnie, które nie dadzą się, jak to się mówi po polsku, w przysłowie, nie dadzą się kopać tyłek. Po co tacy ludzie są potrzebni? Tacy ludzie i grupy są potrzebne do współpracy. I to myślę, że i Igor Witkowski o tym pisał, i wielu innych ludzi o tym konkretnie mówi. Ale czy te w tych tekstach, które... To znaczy, ja miałem dokładnie tak, że ja się nadaję, ja zostałem tutaj zesłany. Wybrany, jak to się jestem mówi. Jestem wybranym i chodzi o zmianę rzeczywistości, kierunek ekologia, kierunek natura głównie. Dobra. I w jakim sensie te informacje, które otrzymywałeś, czy one były zwarte, czy one były wewnętrznie spójne, rozumiesz, logiczne, stanowią jakąś logiczną całość? Czy też to było jakieś szarpane, rozumiesz, myśli? Dzisiaj, tak, to było szarpane, to było od różnych grup i tak dalej, i tak dalej. Ja to wszystko rozczłonkowałem, oczywiście na tą ciemną stronę też mam schowane. Te jasne też mam. I one przez jakiś czas dają znać, namierzają ludzi, którzy potencjalnie są świadomi i gotowi przyjąć te prawdy, przyjąć te przekazy od nich i przekształcić tą przeciwistość, to znaczy tylko działać w jakimś kontekście, prawda? A jak mówisz o tym, że były przekazy zarówno od jakichś istot negatywnych, jak i pozytywnych, to co było na przykład, jeśli chodzi o te negatywne? Co takiego było, że takie oceniłeś? Co takiego było, że powiedziałeś w którymś momencie tej rozmowy, że mamy do czynienia, że miałeś od negatywnych istot jakieś, nie wiem, przekazy? Nie, wszyscy wiemy, to życie jest dualne i na nie, jasne, ja tylko pytam, Krzysztof, wiesz, w czym to się przejawiło konkretnie u ciebie? Bo to, że wszyscy podlegamy wpływom negatywnym... Nie umie się facet wyrazić, widzisz? Gada. Przedałem się wciągać pewnym przekazem i tam jakoś głupio startowałem do tego, głupio rzeczy robiłem. I naprawdę... A na czym polegało? Na czym to polega, że głupio? Nie chodzi mi, żebyś jakąś tutaj jakąś dissekcję przeprowadził własną, no. Po prostu rozumiem, że nie ogarniałeś tego, tak? Nie umiałeś sobie z tym poradzić, tak? No było takiego... No to nie mogłem, ale już na logikę było tak, że wciągają, logikie. Że oni szukają takich człowieków, takich ludzi. Człowiekie to jest z jakimś zaburzonym ego. Psychiczny!